Panie Senatorze, Szanowni Goście, Drodzy Mieszkańcy Śniad, Gminy Wielichowo, Droga Młodzieży, Drogi Dzieci. Jest to szczególne miejsce w naszej gminie, gdzie możemy wspólnie każdego roku czcić pamięć naszego lokalnego bohatera, jakim jest Franciszek Krawajczyk. Jest mi niezmiernie miło, że mimo niesprzyjających warunków pogodowych jest tu tyle osób, a w szczególności cieszą się dzieci, młodzież, harcerze, służby mundurowe, które nigdy nas tak nie było. Moi drodzy, życie nasze boryka się z wieloma problemami. Mamy w życiu swoje poglądy, mamy swoje życie każdy, ale moi drodzy, musimy spotkać się wszyscy na jednej drodze. Drodze pojednania, drodze, która będzie prowadzić nas do dalszego życia w patriotyzmie i pamięci o tych, którzy odeszli. I taką osobą jest Franciszek Krawajczyk. Jesteśmy z tego dumni, że mamy takiego lokalnego bohatera. Moi drodzy, a szczególnie wy, drogie dzieci, to dzisiejsza uroczystość, to dzisiejsze spotkanie jest piękną lekcją historii, o której nigdy nie powinniście zapomnieć. I wiem, że wy, jako młodzi, macie tutaj wiele do zrobienia, aby ta historia przetrwała, aby ta pamięć była wieczna, abyśmy mogli co roku tu się spotykać i czcić właśnie Franciszka Krawajczyka. Powstanie Wielkopolskie, który jest dumą nas, głównie Wielkopolan. Dziękuję dzisiaj w tym dniu wszystkim, którzy przybyli. Dziękuję organizatorom, panu sołtysowi, Radzie Sołeckiej, Kole Gospodyń Wiejskich w Śniatach, wszystkim mieszkańcom, dzieciom, nauczycielom, wychowawcom, dyrektorom szkół, wam, drodzy harcerze, księdzu proboszczowi, wszystkim władzom samorządowym, strażakom, policji. Moi drodzy, pamiętajcie ten dzień. Pamiętajcie, niech was prowadzi przez życie jedna maksyma, że nic nie jest nam dane na zawsze. Tym czymś jest też wolność. Dlatego czcimy każdy taki dzień. Dzień, który jest dniem patriotyzmu i wspomnienia tych, którzy odeszli za naszą wolność i za nasze dalsze życie w pokoju. Dziękuję wam wszystkim i życzę miłego dnia.